Wiatr toczył się po pustyni, niosąc ze sobą piaski. Tutaj, w najbardziej gorącej części Tatooine, odczuwaliście rosnący żar z każdą chwilą. Przysięglibyście, że kiedy wasze stopy spoczęły na soli, która znajdowała się pod nią, mieliście wrażenie, jakby podeszwa przytwierdzała się do tegoż miejsca. Każdy oddech stawał się coraz cięższy. Jednak nie to stanowiło problem. Fakt dojrzenia korwety należącej do Wielkiej Republiki, do przeszłości, do tego, co było dla was jedną wielką tajemnicą, świadczyło, że cioteczka przybyła zapewne właśnie z tego powodu. Co skrywało to miejsce? Ciężko powiedzieć. Faktem jednak jest to, że z boku statku, na jego poszyciu, mogliście dostrzec ten sam symbol, który widzieliście wcześniej. Spoglądacie w kierunku swego kompana, druida, który stoi i słychać, jak jego podzespoły ciężko pracują. Trzaskają, wydają coraz inne dźwięki i w pewnym momencie dzieje się coś dziwnego. Posłuchaj mnie. Słyszysz wyraźnie dźwięki strzałów, blasterów. Pojawiają się światła. Czerwone, chwilę później zielone. Biegnących ludzi korytarzami. Ty natomiast idziesz pewnym krokiem. Wiesz dobrze, że masz kogoś ochraniać. Znajdujesz się na stacji, wydaje ci się, że badawczej. Tak przynajmniej to pamiętasz. Wszędzie są także i płachty z rozwieszonym dokładnie symbolem, który widziałeś już wcześniej. Znasz go bardzo dobrze. Znasz symbolikę Wielkiej Republiki, ale także i symbolikę tych, którzy byli w stanie ją oswobodzić. Przybiegli jacyś szturmowcy, którzy krzyczeli, ale w ogóle nie zwrócili na ciebie uwagi. Ty natomiast cały czas idziesz. Masz bardzo konkretny cel. Wiesz dobrze, kogo masz ochraniać. Kogo masz ochraniać? Powiedz mi. Mi w tym momencie przypomina się, że moim poprzednim zadaniem, zanim wszystkie moje zespoły poza głową zostały wymienione, tymi samymi, a nawet nie, bo już żarówki 10 razy były zmienione oczami, widzę małego chłopca, który jest synem senatorów, którzy sprzeciwiali się decyzji imperatora, który rozwiązał republikę. Otwarcie stawili jakby opór, wypowiedzieli się publicznie, że te działania są bezprawne, że podważają podstawy demokracji, która była fundamentem republiki, i za te słowa w końcu dopadły ich represje. To przed nimi starałem się ochronić to dziecko, żeby żaden imperialny nie dorwał się do niego. Stanąłeś przed wejściem. Grodzie rozsunęły się, a w pomieszczeniu mogłeś zobaczyć stojącego chłopca, który wpatruje się w ciebie. Jednocześnie też z boku wychodzi mężczyzna ubrany w długie szaty. Widzisz, że szaty są znajome ci w kolorach właśnie rodziny. Jest to wysoko postawiony dyplomata, który spogląda na ciebie. Musisz się z nim zająć. My zostaniemy tutaj. Nie ma innej możliwości. On musi opuścić tę planetę. To jest priorytet. Zapamiętaj to. Ten chłopak jeszcze odmieni los. Jest szansa, że możliwe, że... Rozumiesz mnie? Zadanie nadrzędne. Obronić dziecko za wszelką cenę. Zniszczenie brane pod uwagę. Zrób to. Wierzę w ciebie. Jesteś doskonały. Obrońca, którego potrzebuję. A on niech dorasta na twoich oczach. W odpowiednim czasie. X492183. Kod aktywowany. Ma otworzyć wspomnienia. Kiedy stoisz tak, w tym momencie masz kolejny błysk. Widzisz wyraźnie, jak za tobą biegnie oddział szturmowców. Strzelają. Odbijają się strzały od twoich pleców, a ty osłaniasz chłopca. Później kolejny przebłysk, kiedy otwierasz boczną groć statku i wpychasz go pośród innych dzieciaków. Czujesz, jak twoje
Powłoki są coraz słabsze. Widzisz, że nie masz jednej ręki. Widzisz, że w tym momencie twoja noga ledwo się trzyma. Zamykasz to, później kolejny błysk, odlatujący statek. Kolejny błysk. Nad tobą stojącą jakąś postać, która cię podnosi i rzuca na ziemię. Na ziemię statku, który rusza zaraz za tym, którym podążał dzieciak. Statek ten, którym on zmierzał w kierunku planety. Pamiętasz jego wygląd? Wyglądał dokładnie tak samo, jak opisany ten, czarny, który lądował w okolicy. Czy był z tym powiązany? Ciężko powiedzieć obecnie, ale wtedy. Kończysz kalkulację. Wy widzicie, jak wasz droid stoi i dokładnie, jakby coś się stało, jego oświetlenie oczu zmienia się, kolor. Przegrzał się. I aktywuje. Pustynia mu nie służy już. Dobra, to jeszcze tylko... Ja nie mam pojęcia, ja po prostu widziałem, że droid nagle zawiesił się, no. Klepie to android w końcu musi się zawieszać. Klepie go jakby, nie wiem, starą pralkę, nie? Walę go po plecach. Że... No. Mhm. A ja tak, powiem, że jestem naszym kierowcą, to jestem naszym kierowcą ucieczkowym, więc biorę z góry pod uwagę, że my na to będziemy uciekać po popłochu. Mhm. Co jest wokół tego statku? Rozumiem, że on wylądował gdzieś pomiędzy skałami, czyli to tak, nie jest tak, jest, że uciekł w dowolnym kierunku. To jest tak, że ten statek, ten, który tutaj jest zniszczony, on znajduje się odkryty w takiej dolinie, nietce, która znalazła się pomiędzy skałami. One otaczają to ze wszystkich stron, odbijając to światło i tym bardziej tworząc taką cewkę w tym miejscu, że jeszcze jest bardziej gorąco, wręcz dostrzegacie, jak powietrze faluje od żaru. I to w sumie poszycie, które jest widoczne, też nad nim można dostrzec, jak to wszystko po prostu się straszliwie gotuje. Zatrzymanie powyżej tak naprawdę i tak pozostaje dobrym rozwiązaniem. Ja po prostu mam zamiar zrobić takie małe kółko, żeby nie stać przodem do tego i nie musieć zawracać potem pośpiechu. Okay. Czyli ja z góry układam się tak, żeby mieć bezpieczną drogę ucieczki. A ja pójdę drzazgę. Staram się go doprowadzić do rozbudzi, no przecież nie będzie leżał nie to. Dobra, no smerasz go po futerku. Drzazga! Tak? Dawaj, dźwigam mu łeb tak, żeby widział, że nad bo jak ten nasz to jest taki ten... Jak kabriolet byś miał. Nie wiem o co chodzi, tak żeby widział, nie, bo jest malutki. Żeby zobaczył ten złom, całe to złomowisko. Domyślam się, że to go rozbudziło jak... Czujesz, jak kawa, rączki kawa machają. Tak, rączki tak. Jego machają, wiesz, tam trącają u ciebie. Tak, nagle wyrywa się. Takie $2 są. Wyrywa się, wybiega na maskę, staje z przodu i patrzy. To odwraca się w waszym kierunku. To żyła złota! Ciasteczko i potwór na widok hurtowni biszkoptów. No. Już nie będę musiał podkradać pod zespołów z tego grata i sprzedawać. Co? Wszystko jasne, dlaczego się tak... Co? Ja po prostu wysiadając, mam jak kopnąć go w dupę. No dobra, no wysiadam z grata, kopię dżawę w dupę i staję na krawędzi, tak patrząc, a to jest kupa złomu. A gdzie jest ten, ten czarny krążownik? Nie widać go tutaj. Nie ma go w dolinie. Spider, nie? Jeszcze od... Ciąteczki. Jest, tak. Natomiast jeżeli chodzi o... motor w postaci właśnie tego motorbike'a, w sensie jetbike'a, który on znajduje się mniej więcej gdzieś tutaj. Widać, że cioteczka zapewne przeszła wchodząc do środka. W tym momencie wiatr zakrywa także piasek, ale macie wrażenie, że śladów jest trochę więcej. Jednak z tej odległości ciężko to cenić, bo wy jesteście na górze, spoglądacie tak mniej więcej z wysokości parunastu metrów od tego, trzeba zejść tym wąwozem w dół, żeby dostać się do wraku. Natomiast wyraźnie widać, że droid dopiero po chwili się aktywuje. Ja w momencie aktywacji chciałbym rzucić komendę, że zadanie pierwotne odzyskane. Obronić chłopca za wszelką cenę. Bo my już stoimy, nie? To ja bym chciał wyjść z tego speedera i zacząć, bo ja pamiętam, do której grodzi pakowałem tego dzieciaka, nie? Mhm. No to w tą stronę bym chciał zacząć zmierzać. Jasne. To widzicie, że droid, ty nie rozumiesz, co się dzieje. Droid ty wiesz, jak on jest zaprogramowany, wiesz, jak go przygotowałeś, jak on funkcjonuje mniej więcej, a droid po prostu wyłamuje się ze standardu i zaczyna was opuszczać i schodzić na dół. Ej, 3D One, gdzie? Zadanie nadrzędne odzyskane. Obronić chłopca za wszelką cenę. Nie masz jakiegoś Stragging Bolta? Czego?
To są takie... Powiedziałeś tak szybko, że nie zrozumiałem. Restraining bolt. Wiem, co to jest. Zadanie ochronienie chłopców nadal w mocy. Ma? No, nie mam go na karcie, nie? Jamuka, moc mówisz w sensie, restraining że... bolt. Toster chyba ci spierdziela. Przegrał się. Restraining bolt, czyli... Może. No, to jest takie, że przekonasz do droida i go przyjmujesz. Pytanie... A, wiem, te co są nakładane, żeby... Tak. Bloker taki. No, bloker. Żeby nie miał wolnej woli, tak? No, to wiesz więcej co? Myślę, że możesz to mieć. Mhm. Ale na pewno jest to zużyte już i odczepialne od wielu droidów, masz to zaprogramowane, ale możliwe, że jeżeli program jest bardzo mocny, droid mógłby to zhakować i złamać, ale masz. W tym sensie, że to jest, no, ze śmieci, ale masz. Jak wszystko w tej dziurze. Nie, ja trochę tak traktuję, że rzeczywiście to, co posiadacie, to są zbieraniny z odpadków ściąganych przez jawów. Tak. Chcemy tak czy siak tam iść, nie? To niech się tam idzie. Ja chciałem najpierw iść na zwiady, zanim... No to on idzie na zwiady. To widzisz, że on schodzi, że on się zsuwa właściwie. W tym momencie on już się zsunie po piaskach w dół, leżąc na tym, opadasz na samym końcu. Ty już jesteś tutaj. Widzisz go w dole. Widzicie takiej wielkości droida znajdującego się w tym miejscu. On zaczyna iść już w piasku. Co chcemy zrobić? Czy szukać ten statek? No tak, no oczywiście. Wszystkie musimy znaleźć ten motor, nie? Musimy znaleźć cioteczkę, nie? To podchodzisz do motoru, tak? Znaczy nie, ja mówię im, że jakby... że tu mają motor, a ja tam sobie gdzieś... Tak, dobra, jest po prostu stwierdzam, że kichać robota, on aktywuje miny, snajperów i całą resztę, a ja mimo wszystko po cichu gdzieś się tutaj... Kurczę, rozgryzłeś mi, czekaj, snajper! Ja przede wszystkim się rozglądam już stąd, czy są jakieś części, żeby tego naszego... ten nasz złom naprawić, żeby on się nie przegrzewał, żebyśmy mieli jak wrócić albo uciec. Słuchaj, ja teraz myślę o ucieczce. Pierwsze co widzisz, to od razu fragment leżący w tym miejscu silnika, który jest oderwany i w nim jesteś przekonany, że jesteś w stanie odłączyć dziesiątki drobnych podzespołów, które wzmocnią silniki waszego Landspeedera na pewno. Jesteś przekonany, po prostu widzisz w tym wielką lodówkę, w której jesteś w stanie podpinać 90% tego, co się w niej znajduje i przerzucić to prosto w kierunku waszego Landspeedera, ale potrzeba czasu. Czy chcemy się rozłączyć, ja bym wtedy wziął drzazgę i powiedzmy filię, bym to podłączał, co tam trzeba, byśmy to przenieśli do naszego speedera, żebyśmy mieli w razie czego jak odlecieć albo uciec. No, chwilę nie wiem, czy ci pomoże, bo... Ma focha. Nawet nie o to, że ma focha, tylko... Mało techniczne jest. Tak. Ono ma nosić, pomoże nosić. Może inaczej, najpierw sprawdźmy, co tu się dzieje. Aha. A potem możemy zająć się naprawą. A może lepiej, nim coś obudzimy, albo kogoś zwrócimy na siebie uwagę kogoś groźnego. Pytanie, czy naprawa będzie trwała minutę? Nie, czy to jest znaczy godzinę. Nie, mówimy o kilku godzinach. To nie ma znaczenia, kiedy zaczniesz. Bo my tam wejdziemy teraz, za 5 minut będziemy sobie spierdalać, a ty akurat będziesz rozkładał narzędzia. Proszę poczekać. Musimy już stać w kolejce zadaniowej. Dobra. Także to jest dobry pomysł, tylko w innej kolejności. Bo zaraz się okaże, że cioteczka ma tam gdzieś escape poda albo coś takiego. Mm-hmm. No to co? Ja się po cichu skradam. Powinien iść z nami, bo nam zajebie ten transport. Drzazga, to widzisz, jak on już w piasku siedzi tutaj nawet z boku i wyjmuje w tym momencie jakiś kondensator, jak i również jakiś rozrusznik i... To mi się podoba. Tak. A powiedz mi jeszcze, czy... Jak ona się nazywa? Filia, ona jest też jedną z tak jakby dzieci cioteczki, czy nie? Tak. Okay. Dobra, no to odwracam się tam do wszystkich, tak gremialnie. Mówię trochę przeciwnym głosem. Idziemy za Tosterem, no i zobaczymy, gdzie nas doprowadzi, nie? Myślę, że jak wejdzie w cień, to się przestanie przegrzewać, może mu zmysły wrócą. Ale idziemy po cichutku, Filia, tak, panowie. Patrzę po was. I pani. To... Ja może zostanę w takim razie przy Landspeederze. W tym upale? Wolę już nie ryzykować i być tutaj i zagwarantować to, że jeżeli będziecie musieli faktycznie zawrócić, możliwość odpowiedniej ucieczki, prawda? No dobra, jak to się odpala? Tam są kluczyki do tego, czy co? Jest przycisk start, stop. Nie, wysiadasz i kręcisz tą kółeczkiem z tyłu. są normalne kluczyki. A, no to do tego modelu. Tak, no to ja mówię, dobra, jak chcesz to zostań, ale ja, wiesz, wyciągam te kluczyki, nie? I rzucam je Rico. Tylko, że jak będzie miała na kable odpalić. Nie masz do mnie zaufania? No, wiesz co, po tym, co... Teraz już nie. Ostatnio widziałem to nie bardzo, bo widzę, że to próbujesz...
nas chyba skłócić poza tym... Nie próbuję skłócić. Próbuję jasno powiedzieć, że powinieneś grać w otwarte karty. Ale to nie jest twoja sprawa. Powiem tak, jak mówiłaś, to nie jest... Dobra, ja zostawiam kłótnię kochanków i schodzę już na dół na zwiadę. To nie jest... do końca ani legalne, ani bezpieczne. Nie chcę was narażać. Może ty jeden w takim razie będziesz mnie słuchał? No wypowiedz się, co masz do powiedzenia. Wysłuchałem, chcesz uciec w razie czego, gdyby coś się działo. Nie, po prostu dotyczy nie. Też to tego, że nie mam do końca zaufania do niego. Ja właśnie spadłem. Okej, zaraz. Jak długo go znam? Kilka lat. A ja mam do niego zaufanie, znam go kilka lat. Jak masz do mnie zaufanie, to musisz mieć zaufanie do niego. Jak nie masz do niego zaufania, to nie ufaj mi też mi. Nagle jesteś taki prawy. Ja? Tak. Ja w życiu nie byłem prawy, ja jestem złodziejem strasznym. Tylko no, muszę na kimś polegać, na innych złodziejach. Nie można żyć samemu dla siebie i samemu przetrwać. Na Tatooine możemy przetrwać tylko dzięki komuś. On mi już parę razy pomógł, dupę uratował. Jest ze mną mój brat, ja nie mam wyboru. Nie odpowiadam sam za siebie, tylko za moich przyjaciół, towarzyszy, kolegów. A ja nigdy nic nie zrobiłam. A ty jesteś moją przyjaciółką, towarzyszką, kolegą, więc idź z nami też. Przyjaciółką, kolegą? No prawie żeśmy się dupnęli, a co ja będę tutaj przed innymi grał w otwarte karty, chciałaś się ze mną rypać, ja nie chciałem wtedy. No i teraz jesteś obrażona, no i na nim, żebym był zazdrosny, to do niego teraz startujesz i z nim to się przegadujesz. Przegadujesz się z nim teraz. Ja tu mam tak napisane, że się chciała ze mną dupnąć. Przegadujesz się z nim, a to jest mój przyjaciel, no ja cię rozumiem. W zupełności nie ufasz mu, ja tobie ufam, bo z byle kim chyba byś nie poszedł do łóżka, tak mi się wydaje. Nie, ona pracuje jak pracuje. Nieważne, idziemy wszyscy razem. A w sumie jak chcesz, to zostań. Ale ja muszę jego pilnować. Myślałem, że jesteś zupełnie inny. Ja? Ja jestem zupełnie inny, ty jeszcze nie wiesz, jaki ja jestem. A jaki potrafię być, to już w ogóle się bój. Czyli nie przeszkadza ci fakt tego, że możliwe, że właśnie robi to wszystko z ramienia Imperium? On? No, a kto? Zamknij się. Zamknij się i nie wiesz, o czym mówisz. Dobrze, no wiem. To wyjaśnij, na podstawie czego uważasz, że on robi, bo ja sam jestem teraz ciekaw. Aby przytykała się. Co robi z ramienia Imperium? Tutaj jest. Kojarzysz? No. Oficer Szalie, agentkę Imperium, która działa na Mos Eisley. Tak. Taka blondynka. Kojarzę, no to kojarzę. No, jak ona się opisuje? Sprzedałem jej dragi kiedyś. No. Co z nią? Gada z nią. Jest jego kochanką. Siostrą. Spotykali się. Widziałam niejednokrotnie, jak rozmawiali ze sobą i na pewno coś planowali. Słysząc jeszcze o jego ucieczce i sposobach tego, jak chce się stąd wydostać? Patrzę na niego podejrzliwie. Ale po tylu latach go znam i tyle lat by mnie w chuja robił, to myślę, to jest aż dziwne, ale może jak chciał się stąd wydostać i zapłacił coś Imperium, tak sobie myślę. Dobra, jakby chciał nas zdradzić, to by zdradził nas wcześniej. Albo w odpowiednim momencie. A może ty jesteś agentką Imperium? Nigdy. Rypiesz się z wszystkimi, z całym Mos Eisley. Z ludźmi pustyni, z Jawami na pewno też, nie będę nawet gadał. Wiesz co, ona takiego liścia ci sprzedaje, po prostu soczystego. Nie ma całej siły. Dostaje swoje. Wiesz, ona odchodzi i już, wiesz, nie odzywa się. Po prostu siada w Landspeederze. A potem nie przyłaś się ruchać. I idę za moim bratem. Ty, Rico, wstawaj! No ja generalnie nie, wiesz co, Rico to już właściwie widzisz w tym momencie tak naprawdę 3D1'a, który rozsuwa groć boczną jakąś, nie tu, nie w tym miejscu, gdzie widać było ślady cioteczki, rozsuwa jedną z boku, wchodzi do środka, do ciemności, chwilę później widać błysk, jak zapala swoje światła, nikt nie tam, a chwilę później, okej, okay, ty próbujesz ja się... jeden poziom porażki, więc po prostu zjechałem na dupie na dno tej niecki i cokolwiek ze skradania miał wyjść, to i tak mi się udało, bo mam cztery poziomy przewagi. Wylądował na ziemię, jeszcze z blastera zaczął napierdalać. Cztery poziomy przewagi, spore... Okej. Okay. To... Ale jak, no to jakby te przewagi nic nie dają, jeżeli nie masz sukcesu, nie? Nie, dają. Zawsze coś dają. Nie, dają fabularnie i w tym momencie faktycznie doprowadzają do sytuacji, w której jest w pozycji pozytywnej dla siebie, ale odnosząc negatywny wynik w tej scenie. Znaczy ja mogę sobie dwa z tego zregenerować Steina.
Powiem tak. Zregenerujesz Straina, ale myślę, że traktowałbym jako dwa punkty obrażeń, które wchodzą w ciebie za to, że spadłeś tam. Potukłeś się. Ale nie szedłeś, tylko sobie ten punkty. I odpoczywałeś. I dlatego, mimo że spadłeś, nie zwróciłeś uwagę potencjalnie kogoś, kto by tam mógł się znajdować. Okej, okay. W sensie, spadasz tam i jesteś poobijany, uderzyłeś, ponieważ tu wszędzie znajdują się ostre krawędzie poszycia statku, jakieś leżące, rozerwane podzespoły. Możliwe, że plecami uderzyłeś w jeden z nich i teraz się podnosisz. Zjechałem jak na dupolocie. A nie mógł się przeturlać przez pole minowe i one tak za nim wybuchały, tak dup. Jest pole minowe? Nie wiem, może tak. A czemu nie mówiliście mi, że jest tam pole minowe? Wiesz, jakbyśmy mieli tyle zagrożeń, to pewnie tam by się okazało, że jest pole minowe. No, jego tam mogło nie być w scenariuszu, a teraz ja biorę, biorę Jazzgę, nie? Za fraki, bo on jest na pewno teraz jak kot w sklepie rybnym, nie? Więc go trzymam. Znaczy, ty nie musisz go łapać. Jak on widzi, że Rickard spadł, to wasz drogi Jawik po prostu zeskoczył i tam zbiega i biegnie. I widzisz, że tylko ślad za nim. To ja idę za Jazzgą i zbieram, może za Jazzgą, za bratem i zbieram te rzeczy, które potracił, trulając się ze stoku. A, przez podnosisz stajdzi. Okej, okay, ale wy natomiast już nie stracie się skradać w tym wszystkim. Widzisz, że twoi współtowarzysze po prostu schodzą i wyraźnie zostawiają ślady, niczym się nie przejmują. Znaczy, prawda jest taka, że 3D1 też się niczym nie przejmował, tylko zsunął się tam i znalazł. Ty także schodzisz. Tak, no ja podbiegam za 3D1-em, żeby jakby no, bez sensu jest, żeby on szedł tak, żebyśmy go stracili z oczu, więc ja staram się go po prostu dogonić i staram iść za nim w jakiejś tam odległości, że gdyby on wpadł w jakąś tam pułapkę, to żebyśmy my mogli zareagować jeszcze jakoś, nie? No jasne. To zaglądacie do tej otwartej groci. Ty. Rozsunąłeś. Wchodzisz do korytarza, rozglądasz się i wygląda znajomo. Dobrze znasz położenie i rozkład pomieszczeń. W tym momencie, w tej części znajdują się porozstawiane haki, na których pozawieszane rzędami są, ku twojemu zaskoczeniu, droidy, ale wszystkie już zniszczone, stare, proste droidy bojowe, podstawowe, które w tej chwili nie działają. Przechodzisz obok nich. Idziesz dalej i w tym jednym momencie przy wejściu znajdują się dwa większe, które są battle droidami gotowymi do działania, ale podobnie jak pozostałe, wyłączone, wiszą, zawieszone również i na tych hakach. Gruć przed tobą jest otwarta. Robiąc krok dalej, masz przebłysk i widzisz, jak na statku pojawiają się strzały, ktoś krzyczy i chwilę później błysk. Taka łuna światła z boku. Dostrzegasz wypadającego żołnierza, który pada na ziemię i chwilę później zastyga w bezruchu martwy. Idziesz dalej i znowu idziesz ciemnym korytarzem. Ty. Idziesz do środka i patrzysz. Widzisz, że wewnątrz pozostawione są jeszcze droidy z dawnej epoki. To nie są te klasyczne modele, które znamy z okresu wojen klonów. To są jeszcze starsze, które były tak naprawdę protoplastami do stworzenia kolejnych modeli. Statek jest dużo starszy niż mogłoby się wydawać. Może mieć naprawdę wiele, ale to wiele lat. Ty również jesteś wraz z Lirekiem. Lirekiem, tak odmówić? Lirek, no. Lirekiem. Z Lirekiem stajecie i obserwujecie to pomieszczenie. Chcę powiedzieć, że to jest fortuna. Mhm. To są gigantyczne pieniądze. My możemy za te droidy sobie wykupić bilet ekstra klasą z Tatooine. Jeżeli my to cokolwiek sobie wyciągniemy. No to ja bym już zaczął je składać. Przede wszystkim to musimy wyciągnąć stąd cioteczkę. Ciekawi mnie zachowanie Freedy One'a. Każdy droid jest do czegoś zaprogramowany. Jakąś nadaje się... No, ty go programowałeś. Wiem, chodzi o to, że on miał wcześniej właściciela. Jeżeli właściciel zaprogramowałby go do zamiatania drogi, to on na widok miotu zacząłby zamiatać drogę. W sensie widząc miotu, wziąłby miotu i zacząłby zamiatać drogę. To czemu nie wymieniłeś mu tego? Widocznie jest coś w oprogramowaniu, do czego nie dotarłem. Mogło to być w plikach ukrytych, mogło to być... Jak zwykle spadzoliłeś robotę, stary. Weź się nie tłumacz. Potrzebowałeś dałeś mi droidę do naprawy, działa. Co chciałeś więcej? Jakbyś nie chciał, dałem, żeby ci... tylko nasz ojciec mi dał. No, dobrze. No. Dobra, mniejsza z tym, robot poszedł w pierą, trzeba go szukać. On
prawdopodobnie ma od poprzedniego właściciela, ma jakąś misję i teraz mu się coś przywidziało, uwidziało, przegrzało i teraz nie wiem, może wykąpie dziecko tam gdzieś. Czy będzie szukał dziecka, żeby je wykąpać, bo może kąpał kiedyś dziecko. Albo sterował robotami bojowymi. Ja bym go może jednak wyłączył, zanim włączy roboty bojowe, bo potem może być symbol. Ale on jest młodszy od tych robotów. Ale są wyłączone. On jest młodszy od tych robotów. Wątpię, żeby ktoś go do sterowania robotami bojowymi. Nie był jakimś pradawnym droidem poskładanym nie wiadomo z czego? Bo jakoś gdzieś tak mi się kojarzyło, że on jest... Starym, nie pradawnym. Dobra. Stary, jesteś androidem. Android przestaje być wspierany po 5 latach. Ty masz 200 lat, no to czym jesteś? Artefakt. Tak, to już jest zabytek techniki. No Windows 3.11. Ja rozumiem, że my weszliśmy gdzieś tutaj. Tak, i to jest w tej części teraz, której blaster jesteście. Blaster w rękę. I obserwujecie. Tak, oczywiście, blastery w rękach. Bo on ruszył natomiast, prawda, w tamtym kierunku, otwierając groć i niknąc gdzieś w dalszej części statku. Czy groć się za nim zamknęła? Nie. Ciemno jest po prostu, widzę światło i on gdzieś skręcił na bok. Słyszałeś jakiś klęk? Tak. Ja bym się chciał rozejrzeć. Laser w łapy. To poprosiłbym ciebie na test na spostrzegawczość w tym momencie. Ze sprytu, nie? To będzie tak i to jest na percepcję. Tak. Z dwoma kostkami? Tak. Okej, jeden sukces. Sukces. Słuchaj. Przyglądając się temu miejscu, faktycznie dostrzegasz, że tak jak powiedział Rickard, te droidy, one nie są w tragicznym stanie. Mimo że pokryte kurzem, mimo że zardzewiałe, to one są po prostu wyłączone. Jeżeli doszłoby tutaj do uruchomienia wszystkiego, jak i również przekazania energii właśnie do tej części statku, o ile to w ogóle możliwe, patrząc po tym wraku, to by się aktywowały. Jaki jest ich kod i jak by działały? W większości wypadków tego typu droidy bronią miejsca od potencjalnego zagrożenia. Takim zagrożeniem jesteście wy. Nie jest bezpieczne przebywanie w tym miejscu. A działanie natomiast waszego droida, Fridwana, świadczy o tym, że jest coś, co aktywowało jego działanie w tym miejscu. Jest jakiś czynnik. Mioto na ulicy. Okej. Okay. Dobra, ja bym poszedł szybko w kierunku, gdzie on idzie. No ale to w takim razie, jeżeli one są działające, no to faktycznie to jest fura siana. To jest fura siana. Jakby tylko my musimy sprzedać, że to była nasza części. Fura siana, jak jest cudza fura siana. Po pierwsze wynieść, wywieźć tym na naszym gratem, a wyprowadzić ich, no co z nami pójdą do Mos Eisley. Trzeba najpierw znaleźć jednostkę sterującą tym, przeprogramować i potem pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy je sprzedawać. Co chcesz, podbić Mos Eisley? Jak zostałem separatystą. Historia prawdziwa. Ja bym... Jazga! Bo twoi by to... Ty widzisz, jak on właśnie odkręca jedną nogę. Twoi by to chyba wszystko kupili, nie? Albo wymienili na coś. Odkręcił tą nogę i tak sobie nie umachać. Tak? A teraz gadaj, bo tak, jakbyśmy wam dali te wszystkie... Jak się ten twój statek nazywał? Lambda Class 4TA. Long Range Shuttle. Znasz kogoś tam wysoko u Jawów? Jakiegoś prezydenta waszego, kogoś, szefa, wodza konglomeratu, kogoś. Chodzi o to, że jak my byśmy wam dali te wszystkie droidy z działką dla ciebie, jak ty nas z nim poznasz, no to on może mojemu koledze załatwić takiego. A czemu ty chcesz niszczycielski, ten imperialny ten transporter? No bo miał najlepszą One pilot, one co-pilot, one navigator, one gunner, one comms. Znaczy, że brakuje nam 6 specjalistów. Operator, one engineer. Ale na pewno z jakąś minimalną załogą poleci, nie? Bez... No pilot, strzelca. No bez strzelca poleci, tak? No tak. Navigator. I 20 ludzi jeszcze może być. Tak, ale zwykły transportowiec byś nam załatwił. No to coś w tej klasie, no. Tak, koreański transportowiec, te 1300. Mógłbym załatwić GAT-12H Blast Bolta. Co? Gdzie to jest? Jak to wygląda? Jak Soku Millennium. Co? Blast Bolt to taka skrzynka z 4 silnikami i lata. A ja ci mogę tym blasterem nową dziurę w dupie zrobić, jak będziesz dalej próbował mnie... Nie próbuję cię wyrobić! Po prostu wiem, co mają do dyspozycji moi ludzie. A, gdybyśmy kupili sobie taki czołg piaskowy od nich. Co byś z nim zrobił? Jeździł nim po pustyni. Tak, to jest plan na życie. Drift. Tak, jeździć czołgiem. I to nie stańszy niż tamten. No oczywiście, bo tamten jest wojskowy, a to jest Ford F-150 w wersji Star Wars.
jak Leia powiedziała, przyjechałeś tym gruchotem, to właśnie dlatego, bo on podjechał takim poobijanym, białym Volkswagenem transporterem. To nie jest zachwycający statek. Tak. Dobra, pierdolicie tam, się chuja znacie na statkach. Może być. Załatwię wam. Co, znasz takiego przemytnika w Mos Eisley, który takim lata? Tak, słyszałem, że podpadł tym hatom. Podpadł trochę hatom, jest im winny sporo kredytów. Mogę wam go wskazać? Wiadomo, że go nie dostaniemy, bo będzie nie hashtag niekanoniczny. Znaczy, wiesz, ten konkretnie, to wtedy srał jeszcze po gaciach, nie? A, no nie. I faktem nie wiadomo, co się działo z Sokołem przez chwilę w jakimś okresie, w sensie nie ma aż tak... No, kilkakrotnie chyba był stracony. Tak. Kilka razy stracony. No dobra. Ty. Podchodzisz do kolejnego przejścia, są otwarte, są schodki w dół i znajduje się tutaj sala komunikacyjna, w której w tym momencie na samym środku widać zapalony hologram planety obracający się. Daje takie błękitne światło w tym pomieszczeniu. Wszystkie podłączenia, które tutaj są, trzaskają i w tej chwili nikogo tutaj w środku nie ma. Właściwie to do końca nawet nie wiesz, gdzie mogłaby znajdować się cioteczka, ale stajesz w tym miejscu i widzisz boczne wejście do pomieszczenia, w którym przypominasz sobie, że stał chłopiec. W środku nie ma nikogo. Pomieszczenie jest puste. Jest stare bardzo. Chłopiec, to cioteczka, tylko zmieni płaci. Okej, czy ja w tym momencie przeszedłem już wszystkie pomieszczenia, gdzie ten... że to dziecko gdzieś jakby mogło być, to już przeszedłem cały statek, czy jeszcze są zakamarki, które mógłbym sprawdzić? Wydaje ci się, że przeszedłeś wszędzie. Dziecko było na tym statku, ale transport następował innym, nie tym konkretnie. To nie do tego wepchnąłeś dziecko. To nie tym przelatywały inne dzieci. Pamiętasz jeszcze, że planeta, którą kojarzysz, była przepełniona ogniem. Widziałeś przebłyski. Natomiast wy ruszacie za swoim kompanem. 3D1 stoi w tym momencie, oświetlając pomieszczenie i skanując je bardzo dokładnie, tak jakby próbowało coś tam znaleźć, ale nie może. Na środku natomiast dostrzegacie wyraźnie hologram planety, który obraca się. I nie jest to Tatooine. A co za planeta? Pierwszy raz ją widzisz. Czy to jest taka planeta, którą ja mam w historii? Tak. Tak. To jest nasza planeta. No ja domyśliłem się, że to jest nasza planeta, jak usłyszałem ognista planeta. A, czyli ja też ją rozpoznaję. Nie znam wszystkich ognistych planet w tym, ale... Ja tak podpatrzę. Mustafar. Co? Gdybym miał piekło i Mustafar, to bym wynajął Mustafar komuś i sam bym zamieszkał w piekle. Taka chujowa planeta. No, sam ogień. Kopalniana planeta, no. Najlepiej to jest jakby... Skąd wy wiecie, co to jest za planeta? Górnicza planeta. Mieszkaliśmy tam. Duża śmiertelność, bardzo niebezpieczne miejsce. 3D1 wrócił do siebie. 3D1! 3D1! Filia z tej strony. Nie mogę złapać z nikim kontaktu. Mogę puścić to na głośno mówiące? Tak. Tak robię. Stosuję szycie, jak z niego dobiega. Podłączył się do głośniczka Bluetooth, bo miał włączony... miał włączony moduł. Rzek, muszę na odbieranie przyjść. Pretty One tam stawia... swój radar. Nie, słuchajcie. Taki telefon na korbkę wmontowany. Dobra, co ona tam mówi? Nie, ona... W brzuchu. Zboczem idzie jakaś postać. Ma dziwną, czarną zbroję. Nie wiem, kto to jest. Spierdala. Potencjalne zagrożenie wykryte. Opuszczenie statku sugerowane. Brak żywych celów, brak osób do ochrony. Zauważył za wami. Wydaje mi się, że nie. A mu się przypomniał. Raczej nie. Że przegrzał. Jest... Ta osoba skupiona bardzo schodzi, otwiera gruć, wchodzi do środka. Słyszymy coś? Dobra, to... Mhm. Postaraj się... Słyszymy nie... otwieranie grodzi. A podobno gruć się nie zamyka. Nie, ich tutaj jest kilka. W oddali słyszycie jakiś dźwięk, ale on jest przygłuszony. No ja się uzbrajam na pewno. Dobra, ale mamy jednego typa w czarnej zbroi. No mówię, jest... stary, dobra, my nie wiemy, kto to jest. Nasz tutaj jest ile? 4,5 Java, czyli 4,5. Widzicie, że w tym momencie w drzwiach do pomieszczenia, w którym jesteście, stoi postać w lekko srebrnej zbroi, ma przewieszony płaszcz, ma chusty zasłaniające twarz, ona odsuwa je, zdejmuje gogle
widzicie cioteczkę, która w tym momencie wyraźnie stoi przed wami w zbroi dowódcy Nowej Republiki, która patrzy na was, unosząc pomału brwi, widzicie jej te siwe włosy i lekko zaniemówiła. Po prostu patrzy na was. Mi kolejna fragment tego protokołu wraca i ja jej salutuję. Cioteczce też to się przyjrzało. Co wy tu robicie? A co ty tutaj robisz? Przecież żeś przed chwilą do niego gadała, to wie, że tutaj jesteśmy. Za tobą przyjechaliśmy. Filia. A filia? A filia. To jest, a cioteczka to jest. Tak. A. Tak, tak, filia. Tak. Myślę, za tobą przyjechaliśmy. Za tobą przyjechaliśmy. Myśleliśmy, że masz kłopoty, tak szybko uciekłaś z morza, aż widzieliśmy wszystko. Tak, w ogóle to jakiś gość czarnej zbroi właśnie tutaj wchodził. Co? No. No, mamy na zewnątrz uszy i oczy. Ej, cycki. Ale nie powinno was tutaj być! Wiem. No to... Przecież masz ich chronić, dlaczego doprowadziłeś do tego, że oni się tutaj znaleźli? Kogo chronić? Mój protokół nie pozwala mi stawić czynnego oporu przeciw jej ich woli. Mimo moich wewnętrznych chęci. Dlatego trzeba uruchomić protokół 3RZ! I w tym momencie słyszycie dźwięk. Słyszycie coś lecącego, tak. I słyszycie. I widzicie, jak cioteczka pada na ziemię. Co? Nie! Natomiast w ciemności widzicie wracający punkt czerwony, który wraca do ręki postaci, która stoi z rozświetlonym czerwonym mieczem świetlnym. Dostrzegacie czarną zbroję i patrzy w waszym kierunku. No ale chwila, nie było muzyki, żebyśmy się na tym przygotowali. Jak przychodził. Post-processingu. Ja zaczynam podtrzymuję, że moja dobra rada była jest bardzo dobra. Ja chcę zacząć prowadzić ostrzał, dać im szansę na ucieczkę. Bo on jest idealnie naprzeciw nas, nie? Tak. Czy ja się rzucam do cioteczki i chcę zobaczyć, czy ona jest w jednym kawałku? Czy to są już dwie cioteczki? Jasne, dobra. Ty chcesz oddać strzał, ty rzucasz się do ciotki, ty... Kopa w dupę Javie, żeby... No, bo no, jakimś... Żeby walczył! I do przodu! Nie! Do tyłu uciekamy, okay, tak? Dobra, wycofujecie się. Ja bym nie patrzył, mam go wpisanego. I chcę go ratować, no bo będę potem go musiał naprawiać, więc czy dam radę, nie wiem, kopa w dupę... Ale to i... ja mam ciebie ochraniać. Wiem, no ale to... Skończycie ochraniać się nawzajem, oboje zginiecie. Ja chronię Javę w sensie, a nie wiem, może on będzie chronił droida. I uciekamy. Okej, okay, wycofujecie się, ty co robisz? No ja też tego jestem zainteresowany, co dzieje się z cioteczką, czy ona tak by już to nie wy, żyje, czy... wy we dwóch podbiegacie znaczy, w takim razie. Nie, nie, bo jak ja widzę, że on się do niej tak, rzuca, więc... To ty trzymasz blaster, prawda, stoisz? Ja wypalam do tego gościa, robię jakiś taki, wiesz, ogień zasłonowy. I czekam, tak by zerkając raz po raz w stronę Rika, żeby dał znać, co z cioteczką. Dobra. Okej, okay. Słuchajcie. Rozumiem, że to jest jakieś takie, powiedzmy, 3 do 5 lat po trzeciej części. Czy to jest bardziej 3 do 5 lat przed czwartą częścią? Bo te 20 lat po drodze to jest dużo. Ogromna różnica, jeżeli chodzi o moc tego kogoś. Nie, nawet nie chodzi o moc tego kogoś, tylko o to. Pytanie, przykład, to jest on. Czy... To jest jakiś farbowany list. No, nie bójcie się, Dardar radę. Dardar się przybrał. Z grubsza możemy się spodziewać na przykład, że to może być Inkwizytor. Bo oni byli well known w krótkim okresie po tym. No jeżeli wiemy, że to jest Inkwizytor, to my po prostu. To ja mówię, że my spierdalamy, to nie jest dla nas przeciwnik. Istnieje duża szansa, że to on... Natomiast, zanim to wszystko się zacznie, wykonujecie test swojej inicjatywy, czyli rzucacie na czujność, ponieważ jesteście zaskoczeni przez niego. No nie wiem, jak on przeciął kogoś przy nas, to nie jesteśmy tym zaskoczeni. Znaczy, to was zaskoczyło, prawda? I teraz zaczyna się inicjatywa. Okej, trochę tak. Czujność. Czyli tu nie zbieramy żadnych fioletowych, czarnych? Jest. Nie, nie. Czujność jest czysty... spirytu, nie? Siły woli. 2 i 3 przewagi. Ostatnia rzecz. Tu masz, czujność ostatnia. No widzę. Masz żółto też. No i wow, tak to mogę żyć. Triumf i sukces. Ja jednak tą muzykę słyszałem. Triumf i sukces. Bo mi się... Okej, dobra. Co rzucamy? Dobra. No co wyrzucamy? Czujność, ostatnia na karcie. Postać ma 4 przewagi i 1 sukces. Ja bym... 3 przewagi i 2 sukcesy. Okej, okay, to już jesteście przed. Ja jedno zmęczenie. Palę, mam talent. Nazywa się Rapid Reaction. I mogę od tyle zmęczeń, żeby... Za każde odpisane zmęczenie dostaję sukces. Więc odpisuję jedno, mam jeden sukces. Czyli będę miał 9. Czyli mam 2 sukcesy. Też przed postacią.
Zwykły frajer mówi jeden krytyczny. Naklepiemy go. Co? Wszyscy macie przewagę nad postacią. On po prostu w waszym kierunku zmierza. On jest ostatni. No, czeka, no, żeby tak zagrać w filmach, męski. Nie? Tak. On będzie się kościeć i rzucał na mnie po ścianach. Ta postać, nie wiadomo kto to jest. Dobrze, kolejność jest taka. Ty masz krytyka, ale ty i masz... trzy sukcesy. Ty masz... To droid jest pierwszy. Okay. Lepsze refleksy mam niż wy, nawet z błędami. Odruchowo ruszasz do przodu, gotowy ze swoim karabinem. Co z tym jego okiem zepsutym i nie chcę grać przeciwko nam, ale... Nie przeszkadzaj mistrzowi grę. Zamknij mordę. Nie, wasz droid działa teraz jak... Nowy. Zupełnie, jak coś nowego. Włącza się w tym momencie tobie tryb, który aktywuje tobie coś dodatkowego jeszcze. Otrzymujesz kość w tym momencie do ochrony swoich współtowarzyszy. Masz stałą kość dodatkową, pustową, niebieską do wszystkich akcji ochrony. Więc to dostajesz do każdego testu. Od teraz. Czyli teraz do tego strzelańska tak, sobie to wezmę. Tak. Czyli tak sobie zmieniam kosteczki. Okej, okay. Masz tak. Odległość jest dwie kości trudności do testu. Bierzesz stąd. Ale uwaga, bierzesz... 18 czerwonych. Dwie czarne kości. Oraz... Dajmy mu wszystkie czerwone, bo zabraknie. Okej. Okay. Że już, czy... Nie. Zmień tą fioletową na czerwoną. A nie czarną na fioletową? Nie czarną na czerwoną? Nie. Czarna jedną jest niższa. Ilość ścianek go jeden idzie, nie? Mhm. Tak samo możesz ósemkę... Nie, dobrze. Nie wiecie, ale macie wrażenie, że słyszycie jakąś dziwną melodię dobiegającą. Dobra, koniec. Już mogę ten wybrać. Zgłosiła się MP3, nie? Dziewczyny lubią brąz. W sumie. Bo teraz zadam tylko techniczne pytanie. Tak. Jak poświęcę akcję na strzelanie, to będę mógł manewrem od biedy cioteczkę sobie na plery wrzucić, czy już to będzie nie do zrobienia raczej? Będziesz, ale... moim zdaniem dwoma manewrami. Musiałbyś zużyć dwa manewry na nią. Czyli się zmęczyć. Tak. Dobra, to wolę to, bo inaczej bym sobie przycelował jeszcze do tego, ale to zostawimy jak jest. Dobra. Ja się ukażę tutaj. 40 obrażeń. O kurde. I blaster wybuchł w ręce. Dwie, czyli... bo tak, zostanie mi... Bez sukcesu. Jedna porażka i jedna przewaga. Czyli masz jedną porażkę. Nie, przepraszam, jedno... Nie, dobrze, jedna porażka i jedna przewaga, no. To słuchaj, osiągasz to, że strzelając zaporowo ze swojego blastera, z karabinu, oddajesz kolejne strzały, które lecą i w tym momencie wy widzicie coś niewyobrażalnego. Postać, wykonując gwałtowne ruchy, odbija każdy z pocisków, ale powoduje to jedną istotną rzecz. Dostrzegacie, że nie jest doskonała w tym, co robi. Część z pocisków musi... odstępować od nich, im bardzo spowalnia to tempo przemieszczania się tajemniczej postaci w czerni. I to jest ten jakby bonus przewagi, że spowalniasz. Zwykły frajer, mówiłem wam. To nie Vader jednak. No i teraz bym się zmęczył za dwa, no i chciał ciotunię na plecy. To na razie ty, żeby nie przyspieszyć, żeby dać chłopakom działanie, w sensie podchodzisz do cioteczki, będziesz mógł ją podnieść. Ale dobra. Zanim to nastąpi, to kolejne w inicjatywie. Czyli jeszcze tego zmęczenia nie odpisywać? Czy już je... Wiesz co? Odpisywać, ponieważ będziesz to robił. Dobra. Słuchajcie. Okej, okay. Więc skoro poszedłem kopem w dupę Javę do ucieczki... Tak, on widzisz, że on zaczyna wchodzić w tym momencie w wentyl, on właśnie rozkręca jakiś wentyl i zaczyna wsuwać się do niego i jest to takie przejście, że wy też się zmieścicie i on tam macha do ciebie. Chciałem przez gruź uciekać i gruź zamknąć, ale w sumie to nie jest nawet takie głupie. A to gruź jest w kierunku, w którym on idzie. Tak. A, on no, idzie. No. Tak, ale zamknięcie grodzi to jest dokładnie to, co było w każdym filmie ze Star Warsami. Ale macie przy co grodź, do której on zmierza, więc jesteś w stanie też spróbować odłączyć kable, podłączyć do systemu grodzi i spróbować zamknąć, żeby oddzielić postać od was. Widzieliśmy te filmy, trzeba strzelić to do naciskania. Zawsze tak działa, Całe się zamyka. Tak. O ile są pod napięciem. Bo może nie być prądu, ale skoro jest prąd tutaj, to powinien być też prąd w grodziach. Wiesz, ja myślę, że możemy zużyć po prostu ten biały punkt, który dostaliśmy na fabularne... Albo cofnąć się za grodzie i odpalić droidy bojowe. Jest pod napięciem, że możemy... Czy zgadzacie się wszyscy, że tak jak sugeruje Rickard, że
grocie jest pod napięciem za zużycie punktu mocy. Tak, to jest strzelasz do włącznika, ono się zamyka i już się nie otwiera. No dobra, ale ten, ja mówię, że może spróbować te droidy bojowe odpalić. Cofnąć się i spróbować bojowe droidy odpalić. Myślałem, że to on stoi nam na drodze. No, on stoi na drodze. Jak? Ale no, wy jesteście ale tu, my w centrum, a on zmierza się... Tak? A wy jesteście w centrum dowodzenia. Tak, czyli tutaj tu stąd, się je odpala. Teoretycznie stąd. Zamknijmy mu grocie przed nosem i na plecy. Tak, jeżeli zamkniecie grocie i odpalicie droidy, i jeżeli wam by się udało, to teoretycznie ta szalona myśl, ten pomysł mógłby zadziałać. A potem my będziemy musieli się z tymi droidami bujać, a chcieliśmy... Nie, bo wyjdziemy już przez ten wentyl. A wyłączymy je stąd może. No, jak strzały ustaną. Mhm. To jest dobry pomysł. Więc wracając, czy idziecie za pomysłem? Idziemy za pomysłem. Okej. Okay. Bo jest mój... Co złego może się zdarzyć? Widać, że jeszcze jasna strona mocy jest za wami. Ty, zastanawiając się, nagle spoglądasz w kierunku panelu, który nie świeci się, jest wyłączony i nie wiesz dlaczego, nagle piu, zapalają się lampki i on działa. No właśnie o to mi chodziło, że między nami na pewno jest jakiś komputer i trochę daleko, żeby podbiec, ale... Mm. No kurde, bym to zamknął! Wiesz co, ja powiem inaczej. Kiedy stoisz, tak, widzisz tą postać, czujesz jak zaczyna się kręcić w głowie i masz takie poczucie też, że całe powietrze faluje. Jakby wszystko zwalnia i widzisz przelatujący jeden pocisk, drugi, odbijany i ty jesteś w stanie dosięgnąć tego. Ty jesteś w stanie to przełączyć. Czuję Mimo, że jesteś daleko, czujesz to. Czy chcesz pójść za tą myślą i spróbować? Idę za tą myślą, w sensie jak czuję ten, jeżeli to jest dla mnie nowe, dziwne uczucie i ja czuję, że mógłbym sięgnąć tam do wajchy, do czegokolwiek, no to sięgnę na tej wajchy, jak ją mam, czuję, że mam w zasięgu ręki, mimo że jest, nie wiem, 8-10 metrów ode mnie. Ciągnę za nią, przekręcam ją, cokolwiek tam się to robi, żeby uruchomić tą grudź i zamknąć ją. Posłuchajcie, używasz kości tej białej, masz jedną i wykonujemy test. Liczą się dla ciebie przede wszystkim masz dwa punkty, słuchaj. Jesteś w stanie w tym momencie wykonać to i jeszcze dodatkowo jakoś to poprawić nawet, ponieważ zwiększoną siłą to wykonujesz. Okej, więc... Nie urwij wajchy. No chcę urwać, żeby nie szło tego w drugą stronę otworzyć. Chcę to przekręcić i zablokować, na zasadzie tak jakby na zasadzie złamania klucza. Czy ja w mojej mechanice jestem w stanie coś takiego zrobić? Nie wiem, dlaczego zadajesz mi to pytanie. Tobie, bo ty jesteś mistrzem... Nie! To pytanie zadajesz mocy. Przekręcasz rękę, ona trzasnęła, grudź się zamyka. Dokładnie tak, jak tego chciałeś. Tak, żeby nie dało się jej otworzyć. No to. Widzicie, że zamknęło się. W sumie, czy którykolwiek z was tego widzi? Nie, to tak naprawdę tylko Jawa widzi. To widzi w tym momencie... Drzazga, który stoi i patrzy na ciebie, jak ty z wyciągniętą dłonią przekręciłeś to, złamałeś i zamknąłeś grocie. Wy natomiast stoicie, padacie przy cioteczce. Czujecie powiew powietrza, jak grudź się zamknęła przy was. Nikogo nie ma przy grudzi, jest to dziwne, ale spoglądacie na nią. W inicjatywie ty miałeś... Ja mam dwa sukcesy. Ty też dwa. Czyli tak samo, dokładnie. Czyli dokładnie w tym samym momencie podbiegliście do niej. I ona jest przycięta po plecach. Rana jest śmiertelna. Czy ona nie żyje teraz? Ona jeszcze żyje, patrzy na was. Nie... Możecie tam informacje na panelu planety, sygnał, który jest wysyłany, to nie jest tak, musicie... I w tym momencie ona, zauważycie, że trzymała cały czas coś w dłoni. Mhm. Ja to zabieram po prostu. Bo rozumiem, że ona chce mi to dać, tak? Nie, to byłby taka kanister. Termodetonator. A to było zdjęcie jej córki, czy chuj jego go. Nie, bierzesz i widzisz, że jest to dziwne urządzenie. Jest to... Myślę, że w tym momencie do końca nie wiesz. Wygląda trochę jak właśnie typowy... Ojej, słowa mi zabrakło, jak jest hologram. Jak do hologramu wpuszczania, ale jest zupełnie inny, konstrukcja jego jest nietypowa. I dostrzegasz, że cały czas świeci się lampka sygnału przychodzącego do tego urządzenia. Okej, no ale rozumiem, że teraz jestem zbyt zajęty gościem z mieczem świetnym, który tam właśnie idzie. No, więc ja raczej nie będę teraz tego odsłuchiwał, tylko wiesz, gdzieś za pazuchę. Rozumiem, że jestem pewny, że ona umiera.
że jej nie można pomóc i że mogę ją tylko zostawić. Kiedy patrzysz na to, ogarnia się szereg różnych emocji. Też coś jest nie tak z tobą. Przekonajmy się, chciałem się tego przekonać, jakie emocje zaczynają tobą targać. Okej. Okay. Jest jedna tak, białe. Tak, ale to jest wystarczające. I czujesz, że... Czujesz na pewno dobro bijące od cioteczki. Nie czujesz od niej czegoś, co czujesz za tymi drzwiami. Za tymi drzwiami wręcz to napiera na ciebie, jakby wypełniało gęstym płynem całe to pomieszczenie. Jest przesiąknięte złością, jest przesiąknięte bólem, cierpieniem i smutkiem. Postać ta wyraźnie czujesz w emocjach, że szuka czegoś i szuka kontaktu do kogoś. Ale bardzo enigmatycznie muszę to powiedzieć. Tak to, okay. Tak to po prostu czujesz. Dobra, ja myślę, że trzeba uciekać. I dostrzegacie ty teraz, też podbiegłeś do cioteczki, grudź się zamknęła i widzisz, jak w jednym miejscu w grodzi zaczyna ona lekko czerwienieć, jeden punkt, coraz bardziej. Dobrze, że nie ma ich dwóch, tak? To już przepalają. They're coming through. Dobra, ja... Ona umarła, rozumiem. Mhm. No... moje oczy zachodzą łzami. Przez chwilę zamieram bez ruchu nad nią. Ale po chwili staram się ją tak jakby podnieść i zarzucić sobie na plecy. Jakby chcę ją zabrać ze sobą. Nosisz ją i... W tym momencie spoglądacie między sobą i widzicie, że przy przejściu do wentylacji stoi Drzazga, który patrzy na was. Chciałby coś powiedzieć, ale nagle macha ręką i znika w środku. Mhm. Ale przypomnę wam, jeszcze chcieliście... No właśnie, o tym no chciałem powiedzieć, tylko że jest jego ruch, nie? Tak. No ja tylko, ale nie, komunikować się możecie, jakby to nie stanowi problemu. Możecie zacząć krzyczeć i rozmawiać między sobą. Freeman, jak długo by ci zajęło włączenie tych robotów, tych droidów bojowych? Zrobić? No nie, ja chcę ją wynieść po prostu, ja jestem... Ty razem z 3D1 podnosisz ją w tym momencie, ale tego się ty nawet nie spodziewałeś, że grodź została zamknięta. To w ogóle nie było w twoich wyliczeniach. Stało się coś, co jest niezgodne z jakimikolwiek po prostu wyliczeniami. Obliczenia błędne. Trzeba przeprowadzić ponowną kalibrację. Uruchom droidy bojowe. Obciążenie siłowników spore. Dobra, prace komputerowe utrudnione. Ja się zajmę cioteczką i spróbować uruchomić. Ja pomagam mu z cioteczką. No, przerzucam wam ją w takim razie. Mhm. No i bym chciał na komputery w takim razie rzucić, żeby spróbować odpalić je. Jasne. Dobra. Podchodzisz do panelu. Jasne, to kość wspomagania możesz dać, jako że znasz się na mechanice, ale mamy tempo. Odpowiem wam tak, że jeżeli nie uda wam się tego osiągnąć w ciągu dwóch tur, to postać przedostanie się na drugą stronę. Jedna tura i spadamy. Oprócz tego przy cioteczce, jak ją wziąłeś, to widzisz, że przy pasie ma trzy termodetonatory. Ma również blaster. Same te termodetonatory jakby aktywować. Myślisz, że nie tylko to pomieszczenie, ale przynajmniej jeszcze tamto, gdzie znajduje się tamta postać, też by wybuch objął. Tak to cię tylko informuję. No dobra, ale przecież nie wrzucasz granatu do słoika z ciasteczkami, no. Bo dostajesz szrapnelem? Tak. I to jeszcze w którym jesteś? No, ale rozumiesz, że to są granaty, tak? Tak, to są granaty takie... Granaty takie okrągłe. Naciskasz. Okej, zauważam to. Tak, nic na razie nie robię. Jasne. Próbuję, tak by zaczynam się zastanawiać, w jaki sposób ją tam. Przy zbiornikach z paliwem. Wcisnąć do tej wentylacji, nie? Jasne. Pokrzykując na Jazzgę też, żeby mi pomógł. Jasne. Co nam sobie podobierać? Dobrze, słuchajcie, tak. No niestety to będzie trudne. Trzy kości trudności będzie w tym momencie. Jest także i tempo w postaci utrudnienia kości ze względu na zaistniałą sytuację, że musisz zrobić to szybko. Nie masz czasu, żeby łamać dokładnie kod, więc jest kolejna kość czarna, ale masz niebieską kość za pomoc ze strony... Ja wiem, że to trochę meta, ale ty miałeś jakiś przegryz z jakiegoś kodu, nie? I masz dodatkową kość niebieską za to, że cały czas ich chronisz. Tak, dokładnie tak. A to nie będzie tak, że on wpisze ten kod i on po prostu zadziała? Bo on dostał jakiś kod.
Ja to chyba jest kod do niego. Tak. A, też tak. Okay. To, że uruchomił, to uruchomił ten kod i dlatego ma kość niebieską, okay, żeby mieć do wszystkich testów. Dobra. Nie spierdol tego Malika. Tak. Aha, i to się zniesie. Czyli zostaje mi jedno sukces. Zagrożenie i jeden sukces. Zagrożenie i sukces, to ma sens. Udaje ci się, ale zagrożenie płynie też i od tych droidów, że niestety aktywacja pod tytułem usunąć wszelakie zagrożenie na statku, wy również jesteście potencjalnym zagrożeniem. Słuchajcie, widzicie, jak rozświetlił się ekran przed waszym droidem, pojawia się kod, chwilę później widzicie obraz. Widzicie kamerę, która pokazuje wnętrze tej części statku. I w tym jednym momencie, kiedy kończysz przełamywać kod, dostrzegacie, jak zapalają się światła pojedyncze. Piątka zwykłych droidów opada na ziemię, a z boku dwa droidy bojowe aktywują się, obracając i mówią znany dla wielu tekst pod tytułem... Roger. Nie, mówiłeś to dzisiaj. Aktywacje tarczy. Aktywacje tarczy. Aktywowały się, odwróciły się i poruszając niczym pająki ruszyły prosto w kierunku postaci. Przełączenie kolejnej kamery, widzicie, jak postać próbuje otworzyć i chwilę później pada strzał, dostaje w ramię, przechyla się, wyciąga miecz, odwraca i rusza w kierunku droidów z mieczem. Widzicie strzał, ona odbija, podbiega do jednego z nich, przycina go, ale w tym czasie ten drugi, widzicie strzał, jak rozbija się o klatkę piersiową postaci. Postać uderza o ścianę, opada, podnosi się i widać, jak dym leci z jej klatki, można dostrzec zbroję, którą posiada pod tym, która zatrzymała strzał, podnosi swój miecz i kolejne padają ze strzałów. Ja biorę jego, jak on sobie ogląda film, jasne. I jego po prostu za szmaty od tego ekranu i ciągnę go do tego wyjścia. Okej. Okay. Ja po cichu liczyłem, że te roboty, te droidy go rozwalam, ale zobaczymy. Ja też. Czyli uciekamy. Pytanie, my ciotaczkę jesteśmy w stanie przez ten wentyl przeciągnąć, czy ona tu musi zostać? Nie wiem, czy ta zbroja jej... Zbroja jest dość ciężka i nietypowa. Jest srebrna, jest wykonana z jakiegoś dziwnego materiału. Mimo, że cięcie akurat leciało w jej... Podróbka, to nie oryginał. Podróbka, to nie jest Beskar. Okay. Beskar jest odporny na miecze świetlne. To ten jest nieodporny. W sumie też, prawda. To nie Beskar. Mówię, podróbka. Zbroja Fazby. Jawowie jej sprzedali, made by Jawa. Utini, najlepszy pancerz, tylko u nas, pomocenie. Tak, ma być bez z Mandaloru, po prostu. Tak, szlifowany aluminium, żeby łatwiej. To nie działa. Nie, sreberko, wiesz, takie polerowane. Kupił dzisiaj, tylko tak, okazja. Plastik na wierzchu, ten z czekolowego Mikołaja, taki rozprzyklejony. Kupując dzisiaj, dostaniesz dwa blastery gratis. Z ilu szturmowców zrobisz zbroję Mandaloriana? To zależy od... No dobra, uciekamy przez tą grudź. Czy ona musi zostać? Grudź. Jedynie, czy ja dobrze zrozumiałem, że ona gdzieś na tym pancerzu ma ten sam symbol, który jest tak na statku? Tak. To jeśli bym mógł, to bym chciał ten fragment zabrać. Ja się obracam. A my nie jesteśmy w stanie zabrać stamtąd? No właśnie pytam. Bo zbroja jest ja na tyle, że nie obracam, jak się wyginać za bardzo. Ten teges, to mówię, detonatory bierz i blaster. Myślałem, że to już wziął... No nie, ja nie brałem, dobra. Kiedy nie bierze, to ja się orientuję, że faktycznie nie jesteśmy w stanie... że nie jesteśmy w stanie jej wyciągnąć stamtąd, no to... sadzam ją pod jakąś ścianą w takiej pozycji, która byłaby komfortowa, gdyby ona jeszcze żyła. Patrzę, czy ona ma coś jeszcze przy sobie. Tak by coś tak by ważnego w stosunku do tego, co ona mówiła, oprócz tego nadajnika czy odbiornika, który dała Rickowi. Jeżeli nic nie znajduje, to zamykam jej oczy i odpinam od pasa te granaty. Wiesz co? Pójdźmy trochę w losowość, ponieważ ty szybko i nerwowo musisz ją przejrzeć, nie jesteś w stanie, więc weźmy test po prostu znowu percepcji, tak ciągle. Zastanawiam się, co by było lepsze ewentualnie, bo to jest przeszukanie, no ale niestety... To percepcja. Ze sprytu, nie? Tak, ale utrudnię ci go, on jest dość wysoki. Dobra. I przekonajmy się. Okej, to się kasuje.
to się kasuje, więc mam jeden sukces i dwa zagrożenia. To zaczynasz się przeszukiwać i widzisz, jak twoi kompanii nikną w przejściu. Ty zostajesz z tyłu. Nie, i... czekaj, ja bym nie dał mu się. Ja bym chciał zostać z nim. Okej. Okay. Na zasadzie, że też chciałbym się z świateczką pożegnać, nie? Bo ona była dla mnie ważną osobą, oni mieli okazję. Ja bym chciał przynajmniej przy niej przyklęknąć na chwilę i jak on już... W sytuacji, w której jest wojna za drugiej stronie grodzi. Świateczkę uratowałem jej życie. Chopie, ja cię po prostu wyciągam za szmaty. Chciałbym zabrać jej kluczyki do tego spitera. Bądź po prostu szczery. Przed nimi cioteczka uratowała mi życie. Przed tobą chcę zajumać. Szukam. Jak on nie wie, czego szukać, ja wiem, czego szukać. Gdzieś może ma je, może znajdę. Od niego masz tą kość. Dorzuć do tego. To się niwelują te zagrożenia, nie? Tak. Czyli jeden sukces został. Jest sukces. To ty tak przyklęknąłeś przy niej. Przygląda się, czy jest cokolwiek i dołącza się w tym momencie właśnie sięgając i widzisz, że odrywa od jej pasa pudełko, ponieważ wiedziałeś, że w tym pudełku zawsze takim zbocznym, skórzanym trzymała kluczyki od swojego jetbike'a. Zapomniała. Widzisz, że ją i patrzycie na siebie. Na ekranie wciąż widzicie postać, która walczy, ale w pewnym momencie też jakby zwróciła na coś uwagę. Coś na zewnątrz się stało. Ty natomiast będąc w wentylacji, nie słyszysz za bardzo, masz trzeszczenie. Nie wpakowałeś, bo ja jeszcze chciałem jedną akcję zaryzykować. A, czyli też do cioteczki, okej, okay, dobrze. No nie, bo jest tak mówiłem, że ten... No, ty tam jesteś... I każdy wie, że kapsuwa każdy, nie? Ja tylko ten... na samym końcu Java jeszcze śrubokrętem to zbroję. Nie, bo ja tak ci mówiłem, że ten jeden element, tak, nie? Tak, to podnosiłeś, tak, to prawda. No. Ja bym chciał zrobić tak, jak wy już... Bo pozbieraliście graty, wy się będziecie już pakować do tego otworu, nie? Czekaj, ja ci powiem, co ja chcę zrobić. No, ja, żebyśmy się dogadali. Jak będziemy uciekać, to ja tak by ta cioteczka tam zostaje i ja po prostu te granaty bym chciał wrzucić do środka. To widzisz, to ja mam... Może nie wszystkie jeden. To widzisz, ja mam podobny pomysł, bo ja, jak wy byście się już wpakowali, to jeszcze bym chciał podjąć się próby, no bo ich da się te droidy zdetonować po prostu i im autodestrukcję odpalić? Możesz spróbować, a to czas ci zajmie. I nie wiesz, jaki będzie potężny wybuch. Tak, jakby to, rozumiem to. Ja granatami to załatwię. No dobra, jeżeli chcemy iść w plan granaty, to dobra. No bo ja byłbym w stanie się dla nich poświęcić, nie? Żeby na pewno jasne. Zatrzymać napastnika, ale jeżeli... Dobra. Dlatego granatami... mówiłem ci, jaki okay. mam plan, no, po prostu, bo... Dobra, to ty musisz jako... podjąć trochę rolę dowódcy i dać im do zrozumienia, co mają zrobić. Znaczy, wydaje mi się, że my tutaj akurat przynajmniej z Jamuką to porozumiewamy się bez słów. Okay. Kiedy on faktycznie zabiera to pudełko, ja mu kiwam tylko głową i on w tym momencie puszcza się do tego szybu. Rzucam, patrzę, że 3D1 jeszcze stoi. Mówię, ty blaszana, bezużyteczna, kupo gówna. Biegnij za Jamuką, nic tu po nas. No dobra. A ja z jakiegoś powodu znowu robię zwiadę. No bo jesteś zwiadowca. Jesteś na przodzie. Ja jestem na przodzie. A no i ja mówię jeszcze i... Jazga jest na przodzie. I skontaktuj się z Filią, żeby po nas podjechała, nie? No to tak będziesz chcę. Będziesz szybciej. Skoro mam z nią połączenie. Do dziury? Nie masz. Odbieram, tak? Nie masz połączenia, jest coś nie tak. Ja mam swoje kalkulacje na ten temat, ale jeszcze się nimi nie podzielę. Mhm. No tylko ich przeciskam. Knypki do przodu. Zagrożenie się zbliża. Do przodu. Wy przepychacie się. Ty natomiast stoisz i masz te trzy detonatory. Dostrzegasz, jak postać z mieczem przecina kolejnego z droidów, pada strzał i dostrzegasz, jak strzał trafia miecz, który zaczyna iskrzyć. Chyba jego rękę. Źle odbił. I przez moment miecz drga i znika. Uf, schował się. Postać patrzy na miecz i odpycha ręką jednego z droidów na ścianę. Widać, że jest to moment, kiedy nie do końca ma przewagę. Zwykły frajer, znaczy się. Tak jak mówiłem od początku. No nie, ja nie będę ryzykował. Diobu wie, kto to jest. To, że nie ma miecza świetlnego. Nie wiadomo, czy nie ma drugiego. Tak jakby cholera wie, pierwszy raz widzę takie gówno na oczy. Włażę do tej wentylacji. Puszczam jeszcze smutne spojrzenie w kierunku cioteczki i rzucam jej pod nogi te detonatory, nie?
włączasz je. O ile... Wszystkie? jak pomyślę, jak potężny to jest wybuch? W sensie, czy jeden wystarczy? Tak. Jeden obejmie co najwyżej tyle. Trzy możliwe, że sięgną dokładnie w głowie mu jak Obi-Wan Luke'owi. Use the force... of blast. One detonator. No nie, no bo nie będę kombinował, żeby... Im mniej użyjesz, tym mniejsza szansa, że będzie miało efekt. Tak, no nie, ja bym chciał się pozbyć tego czarnego gówna, tym bardziej, że on tu przyleciał statkiem, kurwa. No właśnie, ten jego statek. Jak go zajebiemy, to zajebiemy mu statek. A jak będzie, jak mu zajebiemy statek, on będzie żył, to nas będzie, kurwa, prześladował. Ale ja myślę, że mu ten statek wysadzi, bo on będzie ten statek... Nie, my weźmiemy ten statek! On na pewno ma jakiś tam... Stary, widziałeś taki statek zajebisty? I będzie nas śledził. Co będzie śledził? Dlatego trzeba go zajebać. A jedyny model, jak on służy dla, pracuje dla Imperium, no to Imperium będzie śledziło ten statek. Jedyny model na świecie. Kurwa, poradzicie sobie z tym. Z tosterem. Tak, przemalujemy tylko na czerwono. Takie dwa paski białe. Farło taki znak Republiki. Tak. Tak, no, chyba wrzucam. Konglomeratu handlowego. Wrzucam te trzy granaty, pod warunkiem, że będę pewny, że będę w stanie pitnąć stamtąd, zanim żebym sam się nie wysadził. Bo tu mnie właśnie ciekawi, bo on już nie? Przepalił się tym mieczem wtedy, jak tam próbował wycinać nie, smoku? Jeszcze nie. Nie, bo on nie, nie, stop, nie, jest, no bo właśnie, jest jedna nie dałoby się jest detonatora wdupić w tą tak dziurę. Myślałem, żeby tam wepchnąć. No bo wtedy okay, no wybuch jeżeli... przesuniesz bardziej w jego stronę. No tak, jeżeli jest taka możliwość, to... Wiesz, nawet go wrzucisz, bo to najlepiej po prostu wrzucasz te trzy tam do środka, tak? Przez to. Tak. Dobra, okej. Okay. Ja myślałem, że on to, wiesz, jak zaczął się to topić, dobrze. Ale jeszcze nie było dziury. Wrzucasz, wycofujesz się i odbiegasz. Mhm. Dlatego tak, was bym poprosił o test na przetrwanie. Jest to test na dwóch poziomach trudności plus jedno utrudnienie. Ty natomiast na trzech poziomach. Dwa poziomy. Survival, tak? Tak. Ja tą niebieską mam ochroną, czy...? W tym momencie nie chronisz już ich, tylko wycofujesz się. Dwa poziomy trudności. Masz sukces? Jeden. Czemu ty masz? Jest sukces. Dwa sukcesy i dwa... i cztery porażki. Czyli dwie porażki. Dwie porażki. Dwie porażki na to. Ty masz? Dwie porażki, bo mi się przewaga zagrożenia. Czyli wy dwaj macie dwie porażki. Jak utkniecie no ja w jebanych kwentach i ja przez was nie wyjdę. Ty pierwszy z przodu a ten dochodzisz wybór. Do zamknięcia włazu. Tak, mówiłem rzuć jedną. Ręcznik jest w stanie po części ruszyć i przerzucić ze względu, że jest zardzewiały, zniszczony. Otwierasz go i czujesz, jak wdziera się do środka powietrze. Łapiesz oddech. Za tobą natomiast jest drzazga, który, wiesz, przepycha się też obok ciebie i chce już wyjść. Dobra, ja go biorę po prostu i... I go wypychasz tak, na zewnątrz? Rzut jawą na wysokość. Jasne. Zwyż. I słuchaj. Tak. I chwilę później słyszycie potężne uderzenie. Takie, że wszystko zaczyna drgać. Pierwsze, drugie, trzecie i po prostu wychylając się na zewnątrz dostrzegasz, jak poszycie statku zapada się w jednym miejscu, a chwilę później rozerwane zostaje na kilkanaście drobnych części. Unosi się dym, żar z tamtego miejsca, a wy, czołgając się, wy dwaj, właściwie ty, dostrzegasz jak twój, jak jeden z dziedziców, nazwę go tak, jest zagrożony. Widzisz, jak fala idzie od spodu i dokładnie tam, gdzie on się znajduje, uderzy za chwilę. No i... Jesteś przekonany, że wpadniecie, wypadając z tego wentylu do jakiegoś pomieszczenia. No, moim zadaniem jest narzędnym go bronić, więc jestem w stanie go, nie wiem, popchnąć, osłonić, cokolwiek zrobić, żeby zminimalizować jego zagrożenie. No to właśnie chcę wykonać. Czy chcesz przyjąć konsekwencje jego na siebie? Tak. Ty dostrzegasz, jak podłoże stalowe zaczyna się świecić czerwienią. Czujesz żar na swoich palcach i w tym momencie, w jednej chwili, widzisz rękę robota znajomą, która cię łapie. Spoglądacie na siebie, a ty znów widzisz w nim dziecko. Coś zaczyna mieszać się tobie. Czy tym dzieckiem jednak był on? Ale to było tak dawno temu. Wyliczenia się nie zgadzają. On nie może mieć tyle lat. Ale muszę go chronić za wszelaką cenę. Wszelką cenę. I wyciągasz go, a ty natomiast widzisz, ty będąc dalej trochę,
jesteś jakby przed tym wybuchem, który uderza w wentylację. Widzisz, jak on ratuje go, wyciąga, a sam robot jest pochłonięty w żarze. Jest wybuch i widzisz, jak wpada gdzieś w głąb statku. Słuchaj, tylko jak obija się, a chwilę później dym rozchodzi się, dusząc was straszliwie. Jesteście po przeciwnych stronach w dziurze, a w niej natomiast w ciemności można tylko dostrzec żar, który rozchodzi się po stalowej konstrukcji. Widać po kablach, które iskrzą się. To było łącznie 2 i 2, czyli 4 razy 2, 8. Dostajesz 8 obrażeń bez względu na twój pancerz. Jeszcze nie leżę. Tak. Ale jest ciężko. Blisko, blisko. Jest ciężko. Pomału dym opada. Kto jest? Wy wyszliście na zewnątrz, prawda? Już łapiesz patrzę, ale zanim tam powiem ci, co się dzieje, to muszę niestety przejść tutaj i zaraz przejdziemy do ciebie. Jesteście po przeciwnych stronach, patrzycie też w dół. Nie widać 3D1, ale siebie widzicie. Jesteście tak mniej więcej w odległości 5-6 metrów od siebie. Chwila, kto jest bliżej wyjścia? Ty. Ja. A ty zostajesz z tyłu. Tak. 5-6 metrów. Tylko w dół. Znaczy 5-6 metrów jest między nami, a w dół to wie ile jest. Wie. Nie wiecie. Żarzy się to wszystko, to jest rozpuszczony metal, tak? Więc nada się tam tego dotknąć, ale staram się sięgnąć wzrokiem jak najniżej, żeby się nie poparzyć, co tam się stało. 3D1! Słyszysz mnie? Rozchodzi się echem. Aha. Jeszcze świszczy wam w uszach. Ty natomiast czujesz, jak leżysz na ziemi. Próbujesz się ruszyć. I podnosisz swoją jedną rękę. Wszystko w porządku. Podnosisz drugą rękę. I widzisz, jak jest urwana w połowie. Iskrzy się straszliwie. Próbujesz złapać się i podnieść. I widzisz tylko dwa kikuty, które iskrzą się zamiast twoich nóg. A chuj już podrejdzie. Idziemy dalej. A to zostawiamy. Koniec czego. Tak, dziękujemy. Na polu roztopionego metalu. Emil, słuchaj. Skocz na żarki. W sumie nie pomyślałem. W co? I was wrong. A oni, I have a high ground! Nie, teraz ty tak krzyczysz. I loved you, 81! You are my brother! Wiesz, to wszystko się zgadza, bo ja byłem D1. Co ja mogę zrobić? Ja mogę... No nie ma... Ale pozwalam sobie jakby w tej scenie ciebie da się naprawić, to nie jest tak, że... To się... Nie, ale jak go wyciągnąć? No. No jak ostygnie i wejdziemy. Mam jedną rękę i nie załatwię się jej użyć. Tak. Czy ja mogę się cofnąć? Patrzysz, to właściwie tam też jest żar, dym. To wszystko tutaj jest zniszczone i zapadnięte, tam nie ma przejścia. Jesteś odgrodzony. Okej, okay, no to jakby... Ja mam jakąś latarkę, jakby... Nie musisz zadawać tego pytania. Jak powiedziałem na początku, wszelkiego typu przedmioty, które byłyby potrzebne... Okej, okay, no tak, no to ja próbuję jakby się rozeznać w sytuacji i świecę tam latarką. Tak, ty krzyczysz. Zobaczyć, czy... Dobrze, okej, okay, dobra, to zróbmy tak, że... Tak, no woda by mnie skakać tam, jak tam się okazało, że tam jest, wiesz, jak 50 metrów dziura, nie? Nie, oświetlacie i dostrzegacie, jak mniej więcej 4 metry pod wami w jakiejś sprzęcie... laboratoryjno-komputerowym. Ciężko określić, co tu dokładnie się znajdowało. Pomiędzy tym wszystkim leży właśnie on. Dostrzegacie, jak ma oderwane nogi, stopione, jak jedną ręką próbuje się złapać i podciągać i powoli to robi, ale tak naprawdę staje tylko na tych kikutach i patrzy w waszym kierunku. Jego jedno oko opadło, drugie natomiast wciąż iskrzy się światłem. Pęknięta soczewka. Tak. Czy ja mam jak zejść tam na dół? Czy musiałbym zeskoczyć? Czy tak. Jakby... Jedyna tylko rzecz, informacja, że przebywanie tutaj i schodzenie za każdym razem i działanie będzie odbierało tobie punkty zmęczenia. Ponieważ stan, który tutaj jest, jest taki, że niestety musisz się forsować, żeby wykonać manewry w odpowiedni sposób. No dobra, ja patrzę na Jamukę. Masz jakiś pomysł? Ja mam... Nie odpowiadam, bo ja mam dylemat. Mhm. I to ogromny, wielki. Tam jest mój brat i przyjaciel, tak, Jazga. Tutaj jest mój... Zawiodłem... Cioteczkę, ciotunię zawiodłem, bo zginęła, a mnie uratowała. Tutaj jest ktoś, kto nas chronił, jak się okazuje. Jest jeszcze mój drugi przyjaciel. I nie chcę zostawić mojego brata, więc ja jedynie co robię, to próbuję tam zejść, nie chcę ich zostawić. Znaczy ja bym chciał zadziałać poniekąd przeciwnie. Nikogo wolę, kto jest większy w tarapatach. Bym chciał wydać komunikat, że zagrożenie cały czas możliwe. Nie zbliżajcie się do mnie, chroncie swoje życie.
Ja patrzę styl. Ale ja robię swoje. Miałeś komunikat. Jest trzeszczący, ale widzisz ty coś, co dla ciebie jest niezrozumiałe, w sensie wyłamuje się też właśnie z kodu, ponieważ oni dwaj zaczynają schodzić, by wyciągnąć ciebie na zewnątrz. Słuchajcie. Znaczy ja tam wchodzę, żeby zobaczyć, zwiększamy ryzyko swojego życia, narażamy swoje życie, żeby bronić kogoś, kto nas miał chronić, tak? Znaczy, słuchajcie, ja powiem od razu, tak jakby, żeby to było jasne też. Mhm. Dla mnie ten droid to jest rzecz. Ja nie jestem z tym droidem związany w żaden sposób. Mhm. To jest dla mnie tak czysta jakby, relacja biznesowa. Tak, jeżeli miałby być jakiś collateral damage, to droid jest idealnym, tak jakby, wiesz... Tak, zwłaszcza, my nie mamy backup, więc wracamy do Mosaidy i wygrywamy go na nowy... Moim tak jakby, więc tu mamy ten... Najmniejsze zło. Tu mamy... Tak jakby, żebyśmy mieli jasność, nie? Żeby to nie było zaskoczenia, bo ja też nigdy tak jakby nie, tego nie ukrywałem i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem tak zżyty z znaczy tym droidem, bo jest... Z punktu widzenia uniwersum to jest sensowne, bo tylko pojedynczy traktowali droidy jak ludzi. Tak, więc... Na przykład taki gość, co w czarnej zbroi chodził. Zaszkodziło mu. No. Droid też człowiek. No właśnie, to jest ten transdroidyzm. Droid też człowiek. Ja schodzę tam, bo to jest jakby jedna... I tak bym musiał wejść do tej dziury, żeby przejść te 6 metrów dalej tam do tego, więc ja schodzę. A jeżeli przy okazji możemy faktycznie się rozejrzeć, zobaczyć, czy jest jakaś inna droga wyjścia i wyciągnąć to teraz Terapeutów? Tak, no stamtąd to wiesz, okej, może się wiesz, okazać przydatne, nie? Dobrze. Powiem tak. Bo nie wiadomo, co będzie nam potrzebne, tak. Żeby dostać się do statku. Ja zastanawiam się, co on jeszcze ma w sobie, skoro coś się w nim uruchomiło, tak? Ja cały czas wierzę, że to jest przegrzany, więc on musi mieć coś wgrane, jakąś wiedzę, jakieś oprogramowanie, to jest raz. Dwa, tak czy siak chcę ci pomóc, bo nie chcę przyjaciela zostawiać w tarapatach. Sugeruję, że rozwiążemy to w ten sposób, że żeby go wyciągnąć stamtąd i przejść na drugą stronę, odpiszcie sobie dwa punkty zmęczenia. Nie będziemy tutaj wykonywali testów, bo... Jakby wiadomy jest cel i moglibyśmy to powtarzać, a w ten sposób zobrazujemy efekt tak naprawdę tego działania, prawda? Jak to wpłynęło na bohaterów. To jest tak, że oni nachylają się nad tobą i zaczynają cię wyciągać, ty pomagasz też im tą jedną ręką, wychodząc na zewnątrz, wsuwając się na górę. Ty pomieszczenie tam nie było nic ciekawego? Wiesz co, nie, to było zniszczone, to Java by coś z tego wyciągnął. Ty nie. Nie, bo ja chciałbym się rozeznać, bo ja rozumiem, że dla nas tak jakby... przeznaczenie tego statku jest totalnie nieznane. Powiem ci tak. Wydaje ci się, że te zbiorniki bakty, które tutaj są, które były tutaj zbiornikami bakty, one nie służyły tylko do leczenia. Wydaje ci się, że wyglądają trochę inaczej i przypomina ci to trochę jak zbiornik o grubszej powierzchni szkła, w którym można by było coś przetrzymywać przez długi czas. Okej. Wiesz, wygląda tak jak właśnie bakta ta medyczna, no. Teoretycznie, ale jest z nią coś nie tak. Mm. Nie ma tutaj czasu, żeby dokładnie się temu przyglądać, nie ma warunków. Może jakby tu wrócić za jakiś czas, to byłaby taka możliwość, ale na chwilę obecną też za dużo jest rzeczy zniszczonych. Wracając do ciebie, Preszcz. Ja już tam sobie siedzę, tak. Wiesz, piwko. Mąż Eisley, kantyna. Jasne. Mos Eisley to jest w ogóle zajebista nazwa na browara, nie? Nie zostawię po prostu mojego brata gdzieś w pizdu, więc ja chwilę na niego czekam, jak słyszę ten huk, pewnie ja zaraz tam wrócę, żeby go poszukać. Jasne. Tylko idę do zakładu, coś tam jest, co jednak sprawi, że nie wrócę. Jest istotna rzecz, którą dostrzegasz. Czekaj, nie ma. Mhm. O, słuchaj. Tak, bzium. Tak, wiesz, wystaję ja, wystaje Java i myśli, kurde, myślałem, że będą trzy głowy. Dobrze. Wychodzicie na zewnątrz, łapiąc powietrze, jeszcze zanim dochodzi do tego, co przed chwilą miało miejsce. Spoglądacie na pustynię, spoglądacie na okolice i widzisz waszego Landspeedera. Który właśnie speeduje pewnie w dal. Nie, widzisz filię. Zabraliśmy jej kluczyki przecież. Widzisz filię, która stoi, a obok niej stoi droid zabójca, który przytrzymuje blaster przy jej głowie, obok niej w żółtej zbroi bardzo charakterystycznej z szerokim rondem rozpoznajesz postać Dżendżaka i grupę łowców nagród, jego ludzi, którzy stoją w tamtym miejscu i właśnie coś z nią rozmawiają i odwracają się patrząc jak dochodzi w tym momencie właśnie do tego wybuchu
wszystko opada, a ty widzisz w oddali ich. Czy oni widzą ciebie, tego nie wiesz? Prawdopodobnie skupili się na wybuchu raczej, ale też wiesz, że mogło się coś stać twojemu bratu.